W poprzednim odcinku dzieliliśmy 99,061 przez 100. Robiliśmy to skrupulatnie, krok po kroku. Tym razem pokażę Wam szybki sposób stosowany przy dzieleniu przez potęgi 10. Mamy liczbę 99,061. Gdybym mnożył przez potęgę 10, wartość liczby zwiększyłaby się. Przecinek przesunąłby się w prawo o jedno miejsce na każde 10. Czyli wyszłoby 99,061 razy 10 równa się 990,61. Zauważcie, przecinek przesunął się o jedno miejsce w prawo. A przy dzieleniu… zmienię kolor. 99,061 podzielić przez 10, przecinek przesuwa się w lewo. To będzie równe 9,9061. A dzielenie przez 100 to dwukrotne dzielenie przez 10, więc przecinek przesuwa się o dwa miejsca. Jeśli więc mamy 99,061 podzielić przez 100… napiszę to inaczej. Aby podzielić tę liczbę przez 100, przesuwamy przecinek o jedno miejsce, dzieląc raz przez 10, a potem o jeszcze jedno, dzieląc drugi raz przez 10. Wynik tego działania jest równy… …99061. Po prostu przesunęliśmy przecinek o dwa miejsca w lewo. Może dopiszę 0, żeby wszystko było jasne.